Hej, witam was w staniu. Dzisiaj nietypowo, bo nie gram w żadną grę, natomiast będę omawiał grę. Mianowicie Hytale. Dokładnie. Wokół tej gry zrobił się spor szum. W momencie, kiedy został opublikowany oficjalny trailer w 2018 roku w grudniu, bodajże to był 13 grudzień, strasznie zrobił się wielki boom na Hytale. Już nawet padły głosy, że Minecraft upadł. Dlaczego? Bo Hytale jest poniekąd klonem Minecrafta, bynajmniej wyciągnięte najlepsze elementy Minecrafta i pomnożono, powielono, dodano o wiele, wiele, wiele więcej rzeczy i w tym momencie Hytale według wielu oceniany jest jako Minecraft 2.0. Czy to będzie prawda? Czy on się faktycznie tak przyjmie? Tak naprawdę nie ma co jeszcze dzielić skóry na niezabitym niedźwiedziu, tak naprawdę, jak to się mówi w polskich przysłowiach. Natomiast słuchajcie, ja dałem sobie trochę czasu na przyjrzenie się tematowi, na znalezienie wszystkich informacji na temat tej gry i zacząłem rozgrzebywać sam trailer. Zacząłem także szukać, czytać fora i co sami internauci na samym trailerze znaleźli i przygotowałem dla was właśnie ten materiał. Mam nadzieję, że wam się spodoba i sami zresztą ocenicie, czy Hytale będzie Minecraftem 2.0. Zapraszam was do materiału. I tu zatrzymujemy się w pierwszym scenie, pierwsza informacja dla nas, słuchajcie, mamy trzy postacie. Jest to dosyć prosta scena, jednakże przynosząca nam masę informacji. Zwróćcie uwagę, mamy trzy postacie, mag i rycerzy. Ci prawdopodobnie będzie tutaj różnorodność klas, będziemy mogli sobie wybrać typ osoby, typ wojownika, typ osoby, którą będziemy decydować profesję, o, dokładnie, to słowo brakowało mi, będziemy mogli wybrać profesję, którą będziemy mogli się pałać, tylko nadal nie wiadomo, czy będziemy mogli tą profesję zmieniać, czy to będzie profesja od samego początku do końca. To jest nadal tajne, natomiast wiele wskazuje na to, że taką profesję będziemy mogli mieć tylko jedną. Natomiast co widzimy jeszcze? Rycerz w środku, czyli osoba w środku, która się znajduje, głaszcze ten miecz. Ona głaszcze tak, jakby go ostrzyła. Dosyć to jest pokrewne z tym, co jest napisane na stronie Hytale, czyli informacja, że miecz ma swoje durability oraz siłę ataku widełka znajdując się, czyli wartość minimalną i wartość maksymalną. Może to oznaczać ni mniej, ni więcej, tylko że będziemy musieli dbać o swoje narzędzia pracy, czyli w tym wypadku miecz, aby nasza siła ataku była bardzo wysoka. Natomiast jeżeli będziemy po prostu zaniedbywać, miecz się stępi, no i po ptakach zginiemy od pierwszego lepszego uderzenia, po prostu nie zadając żadnych obrażeń, albo zadając po prostu minimalne. Co jeszcze widzimy na tej scenie? Pomijając cały fakt całej gamy kolorów, pięknych barwów i nawet grzybów, co chociaż grzyby naprawdę są bardzo fajnym przykładem, bo tutaj patrzcie, jak pięknie dopracowana jest grafika. Natomiast interesuje nas prawa scena, czyli tak naprawdę to, co się znajduje po prawej scenie. Tutaj mamy opartą o pienik miecz, jakąś tarczę, jakąś mikstura, znajduje się pewnie jakieś do leczenia. I mamy plecak i gitara. I właśnie o to się rozchodzi. Mamy plecak i gitara. Gitara, czyli będziemy mogli używać instrumentów, będziemy mogli, nie wiem, wdać się w rolę może barda, jakieś dodatkowe zdolności muzyczne ktoś będzie mógł wykreować. Kto wie, pewnie ta gitara to jest jeden z instrumentów, które właśnie będą w grze. Tych instrumentów będzie na pewno więcej. Druga informacja, plecak, czyli słuchajcie, prawdopodobnie skończy się era nieskończonego eku albo eku niewidocznego, czyli mamy ileś tam miejsca na plecach, to jest niewidoczne, my możemy dźwigać wszystko, napakować ileś tam masę bloków. Nie, prawdopodobnie w tym miejscu era się tak kończy. Skoro mamy plecak, to znaczy, że trzeba będzie ograniczać się do zakresu, co będziemy mieć w plecaku. Nie będziemy dźwigać wirtualnych przedmiotów w rękach, których tak naprawdę nic nie ma. W końcu się ta era skończyła. No i wszystko fajnie, ale pytanie, czy zwróciliście uwagę na drugi plan? Czy zwróciliście uwagę na to, co się znajduje w drugim planie? Czyli te dwie zabudowy po lewej i po prawej stronie, czyli jak mamy górę po środku, po prawej stronie tutaj pięknie znajduje się
tak jakby zamek, albo bynajmniej ruiny zamku. Po lewej stronie może coś przypominające akwedukt, albo mur, albo coś, jakąś strukturę. Czyli oznacza to, że tych struktur będzie już na samym początku w zwykłym świecie takim cała masa. Skoro takim prostej scenie mamy tak jasną informację, słuchajcie, są struktury. No i pomijając ptaki unoszące się na niebie, czyli po prostu flora i fauna pełni żyjąca. I ostatnia rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to po prostu góra. Dlaczego góra? Zwróćcie uwagę, jak jest ona ogromna. To nie jest 10, 20, 50, 100 bloków. Tam będzie z 200 albo 300 bloków wysokości. Czyli co? Nie ma limitu ograniczeń budowy? Czy będziemy mogli zrobić nieskończone wysokie wieże? Czy będziemy mogli budować ogromne struktury bez limitu wysokości? Czyżby ta informacja była zawarta w tym, że po prostu góra jest ogromna? Przemyślcie to dokładnie. Lecimy w takim razie dalej. I tutaj piękna scena, niby właśnie pogoń Liska z królikiem, naprawdę dopracowana animacja. Jeżeli tak wszystkie animacje będą wyglądać w grze, to już jest po prostu piękna, piękna, piękna gra. Natomiast zwróćcie teraz uwagę to, co widzimy. Widzimy ogródek, domek, z tyłu jest kurnik, gdzieś tam po lewej kawałek wiatraku widać. I zwróćcie uwagę, prosta rzecz, dach. Dach jeden jest ze słomy, a drewniany dach z belek jest na kurniku. Czyli mamy informację, będziemy mogli wpływać świetnie na wygląd naszych domów. W końcu te domy będą wyglądały jak domy, a nie deski. Dach będzie wyglądał z kawałków, wiadomo, przy dużej dozie dobrej woli możemy sobie użyć schodów. Natomiast tutaj dach wygląda jak dach. W końcu się to tak jak trzeba. Dobra, lecimy dalej. I ta scena, już oczywiście bardzo szybko zatrzymuje, ta scena widzicie, zwróćcie uwagę, facet z konewką. Niby nic, facet z konewką, co to jest facet z konewką? Ale, skoro facet z konewką, co daje konewka? Szybsze rośnięcie, bo podlewamy, czyli rośliny nam szybciej rosną. Czyli jasna informacja, będziemy mogli przyspieszać wzrost warzyw, owoców, podlewając, czyli nie będziemy mieć żadnego bonmila, tylko będziemy mieć zwykłą, najprostszą konewkę, którą będziemy musieli napełniać wodą i będziemy prosto podlewać, aby nasze rośliny szybciej rosły. Genialne w swojej prostocie. O, i to jest bardzo fajna scena. Tutaj zwróćcie uwagę nie na psa. Pies, animacja, super fajnie dopracowana, fajnie żywa. Natomiast interesuje mnie to, co jest z tyłu, czyli kurczaki i kury. Tutaj w grze wyglądają dokładnie jak powinny wyglądać. Już się nie będziemy zastanawiać, czy to, co stoi przede mną, jest kurą czy kaczką. Bo uwierzcie mi, że są gry, jedna z najbardziej popularnych gier, czyli po prostu Minecraft, na której wiele osób się zastanawia. Wiadomo, kura, bo jajka znosi, teoretycznie kaczki też znoszą jajka. No i powiedzcie mi wprost, tak szczerze, czy w Minecrafcie to jest kura czy kaczka? Bo ja widziałem białe kaczki także i bardzo mi przypomina ta pseudokura z Minecrafta kaczkę. Natomiast tutaj świetnie dopracowana animacja, bardzo dobrze będziemy mogli jasno określić, czym jest dane zwierzę. I tutaj stop. Zwróćcie teraz uwagę. Na prawą część, w prawym dolnym rogu mamy dwa miecze. Gość już stojąc przy kowadle kuje. Obstawiam, że kolejny miecz. Na kowadle znajdują się kolejne dwa miecze, albo sztylety, albo coś tego typu. I teraz pytanie. Czy to jest informacja dla nas, że będziemy mogli wykować różne rodzaje mieczy? W zależności od typu, w zależności od siły ataku, od ciężkości, od tego, czy na przykład będziemy mieć jakiś udźwig, czy będziemy mogli wykuć specjalne miecze na specjalne okazje? To jest zastanawiające, bo te miecze jasno się sobą różnią. I to nie są miecze z kamienia, z drewna, ze stali, z diamentów. To są miecze ze stali, widać to jasno, ale one są różnym kształtem, różną wielkością. Te miecze jasno nas informują, te sztylety, czy co tam jeszcze się znajduje, że będziemy mogli wykuwać różne rodzaje broni. Genialne, bardzo, bardzo
fajne to jest będzie. To będzie naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast oczywiście tutaj mamy pana z miksturkami, który właśnie informuje nas o tym, że będziemy oczywiście alchemię, czyli coś, co wiele osób lubi, czyli dodatkowe połszonki, miksturki, którym będziemy mogli się wyparać, aby wzmacniać swoje statystyki, ewentualnie osłabiać wrogów. Bardzo na to liczę. I ta scena już pięknie nam pokazuje, co jest wprowadzone do gry. Czyli mamy dynamiczne oświetlenie postaci niosącą pochodnie. Osoba, która niesie pochodnie, oświetla siebie oraz w jakimś tam okręgu otańczy swój obszar. I tego nam było trzeba. To będzie wprowadzone, to już jest wprowadzone do gry i to będzie naprawdę genialnie się sprawdzało w nocy, w jaskiniach, w ciemnych pomieszczeniach, gdzie my niosąc pochodnie jasno oświetlamy sobie wokół siebie teren. Nie musimy stawiać pochodni, tylko system dynamicznego oświetlenia. Dodatkowo ekstra bonus, pewnie ktoś, wiele z was nie zauważyło, mamy sowę na drzewie, na gałęzi siedzącą, obserwującą całą okolicę, czyli będzie nocne życie, będzie życie także zwierzęce w nocy, nie tylko za dnia będzie ten ruch się odbywał. I tutaj właśnie tego jest bardzo dobry przykład, tego nocnego życia, kiedy mamy pełnię, może pełnię to nie jest, ale mamy super piękną nocną scenę, jakiś gaik i jelonki, niby piękna natura i teraz te jelonki czekają, aż ktoś je upoluje. Ale właśnie, to jest nocna scena, jaka piękna, dopracowana sceneria. I stop. I teraz pytanie, czy widzicie w tej scenie coś dziwnego? Czy widzicie w tej scenie jakieś postacie? Czy widzicie w tej scenie postacie Slotians? Czyli pierwszych mobków, przyjaźnie, negatywnie, pozytywnie, ciężko określić. Sądzę, że pozytywnie nastawionych, w zależności od relacji, z jakimi będziemy prowadzić, czy będziemy z nimi żyć w zgodzie, będziemy z nimi handlować, czy jednak będzie zupełnie coś odwrotnego, będziemy je atakować. Sądzę, że może to zostać wprowadzone. Natomiast tu są tak zwani Slotians, czyli troszkę wyglądają jak grzyby, przynajmniej ta postać tutaj po prawej, taka szara. Natomiast tam mamy postać na pomoście, na balkonie i osobę, postać Slotians łowiącą ryby. Ta scena pięknie pokazuje nam pierwszą nację, którą spotkamy się w grze. Druga scena pokazuje nam drugą nację, drugie postacie, które natrafimy na grze, czyli Kebex, czyli drzewolutki. Kebex, pewnie stąd się wzięła nazwa, że ta gra bodajże powstaje w miejscowości Kebek. Ale to tylko takie plotki, nie wiem na ile są autentyczne. W każdym razie tutaj macie jasną informację, że będzie to nacja właśnie Kebeków, które także mają ciekawy ustrój, mają także zbroję, to jest istotne, mają także zbroję, więc pewnie będą się potrafiły bronić. Potrafią także pięknie się budować, bo taka osada na drzewach bardzo fajnie prezentuje się i naprawdę będzie warto z nimi współpracować. Tak w mojej ocenie. Tak, i teraz mieliśmy szybki rzut tego, co będzie, czyli mamy różne biomy, zimowy, niedźwiedzie polarne, do tego teraz pustynny, piękny kanion, prawie jak kanion Colorado i oczywiście flora i fauna, pięknie dostosowana. Kaktusy, wbrew pozorom, nie takie pionowe, zwykłe, tylko naprawdę fikuśne, naprawdę grafika jest genialnie tu dopracowana, biomy są też dobrze dopracowane, wystarczy zwrócić uwagę na to, jak się układają warstwy ziemi. To nie jest zwykła, po prostu walnięta ziemia i tylko tutaj faktycznie jest to ogromne odzwierciedlenie. Bardzo gra, generator map jest dopracowany, bardzo dobrze tworzy te tereny. I słuchajcie, trafiliśmy właśnie na scenę, gdzie prezentowani są pierwsi nasi przeciwnicy, pierwsi wrogowie, nacja nastawiona wrogo, Skaraksy. Skaraksy będą się charakteryzować tym, że będzie ich różne rodzaje. Tutaj na dole mamy larwy, tutaj jakieś chodzące, tam unoszące się w powietrzu i czego one z czego? No, sądzę, że to robaki, owady, czy jakiś gniazdo, rój,
które będziemy chcieli podbić, żeby zdobyć jakieś skarby, zniszczyć taką nację, żeby nam nie zagrażała, bo pewnie będą jakieś najazdy lub coś tego typu. W każdym razie, nacja Skaraksów jest bardzo fajnie zaprezentowana i oczekuję od tej nacji naprawdę porządnego wyzwania, że to nie będzie zwykłe machanie mieczykiem, tylko naprawdę trzeba będzie się nakombinować, żeby cały ten rój pokonać. I jak zwróciliście uwagę, piękny system walki, tak, uniki, zasłona tarczą, do tego zwróćcie uwagę, że my jako postać możemy fajną, dynamiczną walkę wykonywać, podskoki, fajnie, wszystko fajnie się prezentuje, natomiast sam wróg też pewnie będzie miał zdolności uników. Zresztą pewnie zwróciliście uwagę na to, na tą piękną szarżę, na jaką ork na nas pędził, po prostu to było coś cudowne. To nie będzie zwykły, powolny mobek, który nie będzie nas do końca wiedział, co z nami zrobić, czy atakować, czy nie, czy się zawieść, czy nie. To będzie postać, która naprawdę będzie chciała nas zabić, która będzie wykonywała wszelkie triki, aby nas zniszczyć. Zwróćcie uwagę naprawdę, że te postacie, inteligencja wrogów będzie dopracowana. Tutaj trzeba będzie się trzymać na każdym kroku, żeby nie zginąć. I tutaj mamy piękny przykład budowy osady. To jest zamek, twierdza, nie wiem co to może być, w każdym razie na pewno jakaś twierdza, która pięknie się rozbudowuje przy współpracy wielu osób. Zastanawia mnie jedna rzecz, czy będzie możliwa współpraca nie tylko samych graczy, ale także neutralnych postaci. Na przykład jeżeli jakąś mamy wioskę, będziemy mogli tą wioskę rozbudowywać. Zastanawiam mnie, czy po prostu współpraca z neutralnymi NPC będzie możliwa w celu takiego rozbudowania wioski. I jeszcze jedna informacja. Zwróćcie uwagę na to, że tu znajduje się balon. Czyli jasno, klarowny przekaz mamy. Będziemy mieć pierwszy środek komunikacji, którym będzie balon. Balon pewnie będzie miał w sobie jakieś upgrade'y, będziemy mogli przewozić surowce, może większą liczbę osób, w zależności od tego, jak będziemy upgrade'ować ten balon. Liczę na to, że ten balon naprawdę przyspieszy nam eksplorację świata, nie będziemy musieli szukać koni na przykład, żeby je oswoić i dopiero wtedy przyspieszy pracę, tylko ten balon będzie już w pierwszych fazach gry dostępny, ewentualnie naprawdę przyspieszy nam tą eksplorację w późniejszym etapie, ale już z poziomu lotu. Tego jeszcze nie było, że będziemy mogli eksplorować z poziomu lotu. Właśnie na tą modyfikację, na ten moduł w Hytale właśnie bardzo, bardzo liczę. O, i to jest to, o czym mówiłem. Zwróćcie uwagę na to, że ten gościu jadący na baranie trzyma ognisty miecz. Ognisty miecz, czyli mamy typowy miecz do danej akcji. Dlaczego mówię do danej akcji? Bo zwróćcie uwagę, że on pędzi na Yeti. Tak, tutaj centralny atak na Yeti, czyli mamy ognisty miecz, będzie najlepiej się sprawdzał w walce z mobami zimna, na przykład jakieś lodowe, jakieś właśnie śnieżne typu Yeti. Czyli ewentualnością tego, takim porównaniem na demony, na ogniste pomioty i tym podobne, to będzie oczywiście lodowy miecz, najlepsza broń. Jasna informacja, będziemy mieć możliwość tworzenia własnych albo zdobywania różnorodnych mieczy, w zależności także od tego, kogo chcemy zaatakować, będzie taka broń bardziej skuteczna lub mniej skuteczna. I super, pięknie, plaża. Plaża, mamy pomost, mamy zatokę, świetnie możemy się bawić, eksplorować tutaj, odpoczywać od tego, co nas otacza, czyli zero wrogów, mam nadzieję. Natomiast zwróćcie uwagę na jedno. Tutaj na plaży siedzi sobie pani, zbroja, młody leży w oddali, nie przejmuj się tym, tylko koło niej leży luneta. Jeżeli koło niej leży luneta, to zwróćcie uwagę, jaki musi być render distance, jak musi być dopracowany render distance, skoro będziemy mogli używać lunety do badania otaczającego nas świata. To będzie sygnał dla nas, że będziemy mogli badać świat nawet z pewnej odległości, nie podchodząc w większym lub mniejszym przybliżeniu, będziemy mogli zbadać ten świat.
I świetnie, mamy tutaj podwodny świat. Świat, dzięki któremu będziemy odczuwać frajdy znajdowania się pod wodą, czyli pływanie, nurkowanie, eksplorowanie tego świata. Nawet jest ukłon w stronę Pixara, jeżeli dobrze kojarzę. Mamy Gdzie jest Nemo, czyli mamy Dory, mamy Nemo i tą trzecią rybkę, której nie pamiętam niestety, wybacz mi Nemo, nie pamiętam jak twój ojciec miał na imię. W każdym razie ukłon w stronę właśnie Pixara. Bardzo fajne, że ta flora i fauna podwodna została właśnie wprowadzona od samego początku. Że ta gra naprawdę w każdym miejscu będzie dopracowana, każdy ten element gry będzie wprowadzony. I mamy właśnie piękny statek. Statek zatopiony i wokół rekiny. Podwodny statek rekiny, czyli skarby na statku na pewno się znajdują, a my jako osoba, która będzie chciała zdobyć skarby, musi pokonać przeciwności. Czyli jeżeli są rekiny, opisałem, że jeszcze jakieś ośmiornice, jakieś krakeny się trafią. Cała różnorodność, naprawdę tego jest całkiem sporo i liczę na to, że takich lokalizacji będzie cała masa. Podwodny świat też będzie miejscem, gdzie będzie eksploracja w pełni przeprowadzona. I super, patrzcie, piękna scena jazdy na wózku, super rewelacja, pędzimy. Piękne rudy, widzimy w końcu te rudy nie będą jakieś zagłębione w skalę, tylko będą wręcz wychodzić do nas, aby tylko je zdobyć, wydobyć. To jest naprawdę coś świetnie dopracowane. I słuchajcie, ja tutaj pewien widzę ukłon w stronę Minecrafta. Zwróćcie uwagę na świecące oczy. Świecące oczy w jaskini mogą uzmysłowić, że trafiliśmy na Herobrine'a. Dokładnie. Ukłon w stronę właśnie gry Minecraft, bo taka scena w Minecrafcie by nam uzmysłowiła, że trafiliśmy oko w oko z spotkaniem z Herobrine'em. Natomiast wiadomo, tutaj akurat to są nietoperze, o czym widać jasno w lewym górnym rogu taki nietoper się znajduje i tutaj właśnie nietoperze przelatują. Jednakże naprawdę ta scena daje je trochę do myślenia, czy nie będą tutaj jakieś ukryte tajemnice, do których nie do końca będziemy wiedzieć, czy jest prawdą, czy nie, tak jak jest w przypadku Minecrafta i samego Herobrine'a. O, i tutaj właśnie jest ta scena, o której właśnie wam wspominałem. Mamy scenę, która jasno nam pokazuje dynamiczność oświetlenia. Czyli idziemy z tą pochodnią, mamy jaskinię, oświetla się teren wokół nas. Świetnie to jest zaprezentowane. O, i to są kolejni wrogowie, czyli oczywiście gobliny. Inteligencją, no nie do końca grzeszą, bo jak widać, jeden właśnie spadł w przepaść. No, ale trudno, to są tylko gobliny, które niosą ze sobą ładunki wybuchowe. Dosyć nieobliczalne, niebezpieczne, broń dystansowa albo magia, mile widziana. I tutaj mamy demona właśnie, postać jakiegoś ogromnego, ogromnej bestii ognistej, czyli informacja, potrzebujemy lodowych mieczy do takich sytuacji. Słuchajcie, ta strona jest dla mnie zastanawiająca. Mamy pająka, niby nic, pajączyny wszędzie, super fajnie, natomiast po tej prawej scenie są kokony, które się poruszają. Czyżby tam byli uwięzieni gracze, albo inne moby, albo nasi sprzymierzeńcy, wrogowie? Dla mnie to jest zagadką, co się znajduje w tych kokonach i troszkę obawiam się, że możemy my wylądować w takim kokonie i że nie zginiemy od razu, będziemy uwięzieni, dopóki na przykład nasi koledzy z drużyny nas nie uwolnią, będziemy musieli uważać na tych pająki, bo czuję, że będzie to niełatwy przeciwnik. O, i jak widzicie, mamy pierwszego bossa, drugiego w sumie, bo pierwszym był właśnie Yeti albo inny tam właśnie podobne. Natomiast tego podziemnego bossa pewnie nie będzie łatwo z pojedynka pokonać, będzie trzeba porządny zespół. Natomiast ta sama scena świetnie prezentuje nam, że tutaj będą ataki specjalne. Będziemy mogli używać ataków specjalnych, odpowiednie przyrządy, odpowiednie narzędzia, czyli bronie. Tutaj mamy akurat faceta z bronią obuchową, która wykonuje obrót.
jak nic, to jest atak specjalny i takie ataki będą dla danej broni, dla danej specjalizacji, czy to mag, czy to jakiś wojownik dwuręczny, jednoręczny, na pewno takie ataki specjalne będą kształtowane, czyli to mnie utwierdza tym bardziej w przekonaniu, że my będziemy mogli kierować tylko jednym typem bohatera, czy jeden kierunek, czy mag, czy wojownik, czy łucznik, aby się specjalizować właśnie w danym typu broni, aby się specjalizować w danych umiejętnościach. Jestem wręcz o tym przekonany. I tutaj właśnie mamy community server, czyli serwery dla graczy wspólnych, gdzie będziemy mogli się spotykać, gdzie będziemy mogli wspólnie rozmawiać, grać i wiele, wiele, wiele więcej. Natomiast to jest ciekawe, że w tej scenerii już można spotkać youtuberów. Wprawdzie nie wiem, czy tu polskich, raczej nie, ale zagranicznych youtuberów można spotkać. Jest bodajże 6 lub 7 youtuberów. Niestety ja ich osobiście nie znam, czy nawet z widzenia, czy w ogóle nie znam ich twórczości do końca. Natomiast wielu z zagranicznych youtuberów zwróciło uwagę na to, że oni tu się znajdują. Czyli co? Oni mieli już dostęp? Dlaczego twierdzę, że mieli dostęp? Słuchajcie, cały ten trailer podobno został stworzony na podstawie realnej gry. Oznacza to, że wszystkie sceny zaimplementowane, cały ten trailer odbył się podczas grania. Czyli zwróćcie uwagę, jak gra już jest na wysokim poziomie stworzenia. Jak gra wysoko została już zaimplementowana. A jeżeli ten trailer faktycznie został stworzony na podstawie faktycznej gry, czyli już część osób mogła mieć dostęp, tylko wiadomo, tajemnica jest pod pewnie jakieś klauzury poufności podpisane, aby nie zdradzać szczegółów gry. Natomiast jestem wręcz pewny, że tu już niektórzy mają dostęp. Poza tym, jak widzicie, jeszcze ta jedna scena, mamy faceta lecącego na jakimś helikopterku, jetpack, to raczej nie jest bardziej taki helikopterek, bardzo fajnie się prezentuje i jedna z lepszych chyba metod transportu szybkiego, dynamicznego, czyli siadamy i lecimy. Oczywiście minigry, czyli najbardziej popularna część, którą lubicie jako gracze multi, czyli na przykład Skywars, gdzie możecie się po prostu naparzyć z innymi, czy to z miecza, czy to z kuszy, czy po prostu wykazywać swoje nadzwyczajne zdolności, tak jak na przykład pani po lewej. Obstawiam, że użyła TNT do wyskoku. Jeżeli będą takie ciekawe triki możliwe, to gra naprawdę się zapowiada. Będą także igrzyska śmierci, czyli coś, co pewnie znacie z samego filmu i coś, co pewnie lubicie grać, jeżeli faktycznie ta gra została zaimplementowana właśnie w Hytale. Natomiast ciekawi mnie jedna rzecz. Jest tutaj trup. Jest tutaj trup, czyli despawnowanie postaci nie istnieje. Czyli to jest sygnał dla nas, że nasza postać po śmierci będzie musiała odczekać do końca gry, albo po prostu jej skin zostanie, aby uzmysłowić, bardziej urealnić tą grę. I to jest bardzo dobre, bo naprawdę będzie się świetnie prezentowało w takiej rozgrywce właśnie jak Igrzyska Śmierci. I tutaj jak widzicie Extreme Extensive Modding, czyli już wchodzimy w tryb kodowania, czyli to, na co możemy mieć wpływ, na co chcemy, jeżeli mamy super zdolności, mamy możliwości jakieś własne, programistyczne i nie tylko. Będziemy mogli coś tworzyć właśnie dla innych. Ciekawostka tutaj. Zwróćcie na to uwagę, co tu się znajduje. Nie mówię o tym kaktusie, choć też akurat fajna animacja i jakie narzędzie nam dają twórcy do tworzenia tych animacji. Natomiast właśnie mamy tutaj informację, jak prawdopodobnie nazywała się ten boss, ognista postać, którą będziemy musieli pokazać. Będzie to Ender Wolf. Tak, w lewym dolnym rogu mamy informację, prawdopodobnie dotyczy to właśnie tej postaci i liczę na to, że właśnie on się tak będzie nazywał, bo nazwa jest świetna. Natomiast samo narzędzie do tworzenia tych animacji, będziemy my mogli tworzyć własne mobki,
genialnie, naprawdę genialne, bo każdy ruch będziemy mogli samodzielnie wpłynąć, jak postać się będzie ruszać. Coś, czego na co wiele osób czekało, czego wiele osób oczekuje od tej gry. Patrząc po tym screenie, nasuwa mi się jedna myśl, czyli mamy questy, mamy różne miejscówki, mamy różne lokalizacje do zbadania, do pokonywania na przykład wrogów, czyli gra jest na tak wysokim poziomie do opracowania w każdym etapie, czy to minigra, czy to będzie gra wspólna, czy to będzie właśnie przygoda, gdzie nawet mamy specjalne questy, musimy pokonać specjalnego bossa. I naprawdę samemu może być trudno, natomiast za gra zespołowa, tutaj wręcz się nasuwa myśl, że to będzie gra zespołowa, czyli każda z postaci będzie miała inną profesję i z której będzie wynikało wspólne dobro na pokonanie właśnie pokonanie takiego golema. Kolejne narzędzie, które wielu przypadnie do gustu, czyli tworzenie własnego awatara na podstawie już gotowych szablonów, czyli na przykład mamy koszulki, mamy spodnie, mamy rękawiczki, nawet mamy skarpetki. To jest po prostu śmieszne, ale jakże przydatne. Każdy będzie mógł wyglądać indywidualnie. Wiadomo, będą na pewno klony. Ja jestem pewny, że będą klony takiej postaci, że komuś się spodoba jakiś skin, to sobie będzie chciał go tworzyć. Natomiast będziecie mogli tworzyć takiego skina od zera. Od samej postury, poprzez ubranie, skoro włosów, oczu, aż do nawet mimiki, czyli ta mimika będzie naprawdę fajnie wdrożona. Będziemy mogli wybrać pewnie zestaw mimik, którymi będziemy mogli operować. Bardzo, bardzo dobre. Ta scena spoko. Wiele osób tam scenę chwali ze względu, że będziecie mogli wspólnie oglądać filmiki, na przykład wasz filmik na YouTubie. Tak, bardzo fajne. Jednakże co mi tu przychodzi do głowy, patrząc na tą scenę? Nie to, co widzę, czyli pieska, super, filmik, sala kinowa. Natomiast kto siedzi na tej sali kinowej? Siedzą różne postacie. Siedzi szkielet, siedzi ork, siedzi tam jakiś wódz, tu siedzi nasz Quebec. Czyli co? Skiny to nie będą tylko postacie, które ludzi, które będą mogły odpowiednio wyglądać, ale także można będzie przybrać postać takiego, nie wiem, Quebeca albo szkieleta? Czy będzie różnorodność postaci oprócz postaci ludzi? Ta scena jest zastanawiająca i daje do myślenia, czy faktycznie będziemy mogli wybierać szersze spektrum postaci niż tylko ludzi. Make movies, czyli coś, o czym wiele osób marzy i na co wiele osób czeka, czyli tworzenie filmów w samej grze za pomocą po prostu samej gry. Nie trzeba wcale kombinować, tworzyć narzędzi, dodatkowych modyfikacji, aby już w tym momencie kręcić film. Coś, na co wiele osób czeka i jest ciekawe de facto, jak będzie to narzędzie działać. I super fajna sekcja live scripting, czy będziemy mogli tworzyć własne skrypty, własne mody. Jednakże jest tutaj ciekawa scena. Zwróćcie uwagę na ten ekran po lewej. Mamy tutaj super tajny kod. Czyli mamy adres do specjalnej strony, na której znajduje się hightail.com/supersecretpage. Tutaj wchodzę na tą stronę. Mamy super tajną stronę dla dociekliwych. I to jest właśnie ta strona. Sami twórcy zostawili dla nas easter egga dla dociekliwych. Dla tych wszystkich, którzy lubią takie smaczki, czyli tak naprawdę rozgrzebywanie i szukanie tajemnic w grze. Proszę, jedna z tajemnic została wyjaśniona. Jak widzicie, kurczak jeżdżący na byku. Super secret page, pamiętajcie. I to jest bardzo fajne. Mamy moby wychodzące z ziemi. Nie będzie znikąd powstający mob, tylko mob, szkielet wychodzący z ziemi. Świetnie opracowane, świetnie przemyślane i bardzo, bardzo efektywne.
I jak wam się trailer podobał? Mi ogromnie. To nie jest Minecraft 2.0. To jest Hytale. To jest nowy standard gry. Słuchajcie, i dlatego też, że w tym trailerze jest tak dużo treści, tak dużo materiały i ten trailer mógłby trwać 2 godziny nawet, ta informacja wyciągać w poszczególne elementy, dlatego też postanowiłem nagrać dla was zbiorczy materiał w poszczególnych odcinkach, pokazywać gdzie, co i dlaczego, czyli jakie bronie, jakie przeciwnicy, jakie biomy i co jeszcze tylko uda mi się wygrzebać. Mam nadzieję, że ten zasób wiedzy, jaki zdobędę, będzie wystarczający, aby naprawdę poznać grę na tyle, żeby naprawdę tam przetrwać, bo zapowiada się niezła zabawa. Dlatego też oczekujcie kolejnych odcinków z tej serii i do zobaczenia. Cześć!